Świetna właśnie ta oskrzydlania, wiecie? Z dwa oddziały by się przydały. Dobra, wejdźcie tutaj. Od razu. Werbunek. O, lepsze morale, świetnie. Już mają to. Wy też. I od razu przemieścimy. O, widzicie, konnica jest całkiem realistycznie, bo konnica ma większy zasięg niż podstawowa piechota. Przemieścimy ich tutaj. Świetnie. No, ale wejdź do miasta. No. Dobra. Trudno się mówi. Wy wejdźcie tutaj. Nie możecie, tak? Armia. W takim razie wybudujemy jeszcze łuczników. Jeden oddział łuczników. Tu nam się nadal robi ta taktyka szarży. Poczekajcie, wrócę do was za chwilkę. Już jestem, przepraszam za tą przerwę, ale sprawdzałem, jak się nagrywa. I nagrywa się bardzo ładnie. To mi się podoba, dobra. Co możemy tutaj zwerbować? Na razie nikogo. W takim razie damy koniec tury. Małą flotę będziesz za chwilę też zwerbować. Widzicie? Bo z nimi mamy sojusz. I oni nie interesują się atakiem na nas, bo oni wiedzą, że jesteśmy ich sojusznikami. Agresor Iko Uchi. Obrońca Uchi. No dobra, przyłącz się do wojny po stronie sojusznika, bo to są ci chyba. Tak, i to jest mniej więcej tutaj. Nad Shimazu. Przyłącz się do wojny. Nie zostawimy ich na razie w potrzebie, ponieważ mogłoby to zagrozić moim interesom. A mi zależy na utrzymaniu, na razie chociaż z nimi pokoju. Świetnie. Wy sobie zadokujcie. Wy wejdźcie do środka. Wy też możecie spokojnie się przemieścić tutaj już. No i bardzo fajnie. Trzeci oddział konnicy. Czy mi jest potrzebny trzeci oddział konnicy? Nie, nie jest mi potrzebny trzeci oddział konnicy. Jest mi potrzebna kopalnia złota. Tak, jest plus 2500 do dochodów. To by było świetne. Dobra, to wybudujemy to. Jak tu wygląda moja armia? Dość dobrze, ale nadal by się przydało więcej. Przede wszystkim, czy ja mogę wyjść tym generałem? Też by się przydało go ruszyć. Chociaż armia, dobra, przemieśćmy ich tutaj, tych łuczników. Bo jak oni silni, znaczy jak bardzo silni oni są? Matsuda. Matsuda jest średni, więc mogłaby przynajmniej wystawić jedną pełną armię. Urakami. Urakami jest też średnie. Ale Matsuda nie ma z nikim pokoju, to by było fajne. Gdybyśmy ich teraz zniszczyli. Dobra, może zrobimy tak. Potrzebuję... Prawa przemarszu. Na 5 tur. Zażądaj. Niskie. Przymierze w zamian? Prawa przemarszu. Może zaproponujemy mu bez ograniczeń. O, widzicie? Od razu się zgodzi. Sojusz wojskowy. Może bez sojuszu w takim razie. Albo moment, prawo przemarszu, zrobimy inaczej, 10 tur. I ja chcę na 5 tur. O, świetnie, a może da się jeszcze inaczej? Czyli ja na 5 tur i ty mi na 5 tur, co? Umiarkowane. No dobra, w takim razie ja ci dam na 10 tur. Yeah! Ja chcę na 5. Bomba. I zaatakujemy od razu go z dwóch stron. Złóż propozycję. Świetnie. I od razu ruszymy sobie w takim razie tutaj. O, widzicie, bo tu jest główna armia tego gościa. I przy okazji sprawdzimy, co ten frajer tu ma. Czy on ma cokolwiek, czym broni się na przykład, wiecie? Bo jeśli nie ma, to możemy od razu przejąć to miasto. Bo tutaj się robią ci ucznicy, świetnie. Jeszcze jedna tura i kończymy. Czy generała tu nie mam, przydałby się.
Shioni mi wypowiedziało wojnę. A gdzie oni są w ogóle? No okej. Fajnie, straciliśmy sojusznika po tej stronie. Tylko nie wiem w ogóle, czemu Shioni chce ze mną walczyć, skoro oni są gdzieś tu. Też dziwne. W takim razie, czy teraz się opłaca... Shioni. Czy oni są daleko? To oczy nie mogą ze mną... Stosunek wrogość. Świetnie. I oni w ogóle przyjęli chrześcijaństwo. Tego się nie spodziewałem po was. I sprzymierzeńcy mi się wykruszyli. Bo Jimbe straciliśmy. Czy tam Yamba, jaki tam było. Hatano z kolei. Czy Hatano może z nami chce przymierze? Wysokie. Dobra. Oni wezmą z nami sprzymierze. Fajnie, przynajmniej z jednej strony się zabezpieczymy. I zobaczmy, co mamy tutaj. Bizen. Świetnie. Tutaj potrzebuję więcej żołnierzy. Armia. Więcej Ashigaru Yari poproszę. Was też się przemieścią. Nie będziemy żałować. W sumie generał też by mi się przydał. A z generała cofniemy. I na razie zostawimy. Czy werbunek? Tak. To jest wszystko ok. Tu w takim razie się zabezpieczymy jednym oddziałem Ashigaru. Biczu. Śmieszna nazwa. I co ja bym teraz wziął? Ja bym teraz wziął płonące strzały najchętniej. Mamy dużo łuczników, to się przyda. Bo Urakami najwyraźniej nie chce z nami wojny. Troszkę nie wypalił mi ten pomysł, ponieważ chciałem właśnie ich zaatakować, a teraz nie mam sojusznika z drugiej strony. Nie ma kto mnie ochraniać z zachodu. Otrzymano misję. Godny przeciwnik. Nasi zwiadowcy donoszą, iż rywalizujący z nami Daimo prowadzi manewry w sąsiedniej prowincji. To idealna okazja, byśmy zadali godnemu przeciwnikowi miażdżący cios. W ten sposób dowie się... O Jezus! Dowiedziemy swej wartości. Tak cię polubić swój śmierć generała... Którego? No chyba was boli. Nie chcę się tam atakować aż. Na razie przemieścimy się jeszcze tutaj. I może wiecie co? Może z Urakami da się zrobić pokój? Daj przymierza. Świetnie. I z Urakami mamy pokój. Wieczysty, mam nadzieję. Świetnie. A tutaj zaraz zajmiemy tą prowincję. W zasadzie ile mam jeszcze tur, tą możliwość przejścia? Im więcej, tym lepiej by się dało. Urakami. Daję prawo przemarszu, mam pozostało 3 tury. Armia. Może więcej łuczników w takim razie. Nie. Więcej włóczników, co ja gadam. Albo jeden to i to. I będzie im kwita. Świetnie. Czy w takim razie mogę cię prosić o jeszcze 5 prawa przemarszu, jeszcze 5 tur? Powiedzmy jeszcze 3 tury. Kurczę, ale nie to chciałem, no. O, świetnie. Bez ograniczeń ci dam. I przedłużyliśmy sobie. Dobra, bo będę chciał się tu przyczaić. Jak on wyjdzie z zamku, to przejmę drugi jego zamek.
Zaatakuje z dwóch stron go. Dwoma dużymi armiami i to go zniszczy całkowicie. Sojusznik wypowiada wojnę sojusznikowi, obrońca Urakami. Hanato. Czy ja chcę wojnę z Hanato? Niech im będzie. Z Urakami mi jest potrzebny... prawo przemarszu mi jest z nimi potrzebne, więc obrońca. Przyłączy się do Urakami. Tak, przyłączymy się do wojny po stronie Urakami. Trudno. No jeżeli stracimy Hoki. Chyba, że zaraz wybuduję kolejną armię i będziemy jakoś się bronić tam. Godna oblubienica. Rozmiłowana w drobiazgach. Plus 5 do kosztów utrzymania... Do kosztów utrzymania jednostek pod jego... Wytyfy? Nie? Plus 5 do kosztów... Boże, co ona im chce wszystkim jedwabne welony kupić, czy co? Świetnie. Tu już mamy potężną armię, którą wyciągniemy. Uj, ilu generałów, ja pierdzielę. Dobra, który lepszy w dowództwie? Ani jeden, ani drugi. W takim razie zrobimy to inaczej. Rada rodzina. Ja bym chciał mianować... Ty jesteś następcą, tak? Nie może być. W takim razie ty będziesz... O, mają dziecko. Fajnie. Ty będziesz komisarzem do spraw wojny. Ty z kolei byś... Ja bym chciał, żebyś ty był... Kurczę, kim ty jesteś? Jesteś mi następcą, nie mogę się tym. To ty jesteś komisarzem do spraw finansów. Albo nie, zaopatrzenie. Będzie lepsze. Świetnie. I staniemy u jego granic w ten sposób. To jest naprawdę duża armia. No, tutaj nic szczególnego nie widzę. Ale na wszelki wypadek... Kurde, czy możemy wziąć rozejm z Hatekamo? Ja bym nie chciał z wami naprawdę toczyć wojny. Może żądaj rozejmu, co? Niskie. Daniny, dam ci dużo. Co? 2000 powiedzmy. Wie tam. Ty masz średnią siłę. Ale ja bym nie chciał stracić tego miasta. Tu zaraz bym miał bunt. Sorki, strasznie mi się zaczęło odbijać. Dobra, to jeszcze tu zrobimy Maszyngaru. Albo zaczniemy może właśnie samuraj z łukami budować. No i tu staniemy drugą armią. Świetnie to wygląda. Zrobimy save od razu. I kontynuujemy. Dobra. Ci się jeszcze budują. No, jestem ciekaw, czy on mnie zaatakuje tym Hatekama, czy nie? Okej, okay, to już wiem, że w stolicy muszę zacząć werbować oddziały. Bo nie podobają mi się jego manewry. Rosną niepokoje Iwami. Wiem, że Iwami rosną niepokoje. Już powinno być tam w miarę spokojnie. Jeszcze jeden oddział, tam Ashigaru im damy. A tutaj z kolei trzy oddziały będą aż budować. Będą bardzo dobrze. A tutaj by się przydały też dwa oddziały tych. I wypowiadamy wojnę zielonym. Znaczy nie, Mutsadzie tym. Nie, to oni są na pewno. W sensie się pomylę i komuś innym wypowiem wojnę. Świetnie. A wypowiedz wojnę. Nie, nie będziemy wzywać na pomoc przymierzeńców. Świetnie. I od was zajmiemy jego zamek. Save. Tutaj.